Cześć, tu Bartek z Road Racing. Dzisiaj specjalny odcinek dla Was z cyklu Zanim wydasz kasę na bike fittera. Dzisiaj skupimy się na bólach kolan, a witam Was przed starożytnego miasta Pompeji, które zostało po prostu wyciągnięte spod lawy zastygniętej, spod pumeksu. Jest to, praktycznie zachowała się bardzo, bardzo duża część tego miasta. Niesamowity zabytek, niesamowite przeżycia, szczególnie też dla fanów Pink Floydów, bo to tutaj był nagrywany koncert Live at Pompeii. Okej, ale przechodzimy do tego tematu. Pamiętajcie też o subskrypcjach. Jest to dla mnie bardzo ważne i cieszy mnie zawsze najbardziej. Pamiętajcie też o wszystkich konkursach, konkursie ze Specjalizedem, kodach rabatowych i wszystkim, z czego po prostu ten kanał się utrzymuje i finansuje. Okej, dzisiejszy temat: bóle kolan. Jest to dobra wiadomość dla Was jest taka, że z bólem kolan jest zdecydowanie dosyć łatwo wygrać na rowerze. Niemniej jednak, jak nie masz wiedzy, skąd on się bierze, możesz się z tym męczyć. I teraz tak, główna przyczyna bólu kolan to siodło za nisko lub siodło za bardzo do przodu. To są dwie przyczyny bólu kolan, z którymi na początek warto spróbować takiego manewru, ale u podstawy dobrej pozycji na rowerze i wszystkiego, co z nim związane, jest pozycja prawidłowa bloków. Nie będę dzisiaj w szczegółach opisywał tej pozycji, w skrócie tylko powiem, że chodzi o prawidłowe umiejscowienie bloku pod butem, czyli podparcie właściwego miejsca i utworzenie kątu, który odzwierciedli Wasz naturalny kąt, jak chodzicie, kąt stopy. Także to dlatego bike fitter każe Wam się przejść po pomieszczeniu, w którym Was fituje, żeby móc Wam w tym zakresie pomóc. I teraz, jeśli chodzi o obniżenie i cofnięcie siodła, o co tu chodzi? Jak widzicie, rower jest trochę uciorany. Normalnie, gdybym był w domu, bym go umył i psiknął Bike Sevenem, takim wspaniałym preparatem, który powoduje, że rower się lśni po prostu, no ale nie jestem. I do rzeczy, jeżeli siedzisz na siodle i w tej pozycji na przykład miałbyś kolano tak, to nie jesteś w stanie nawet płynnie obrócić tą korbą do tyłu. No nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie tego zrobić, bo będzie Ci tutaj w tym punkcie największego zgięcia, czyli tutaj, w tym miejscu kolano mamy najbardziej zgięte gdzieś na, o tu. W tym miejscu, na przodzie kolana, pojawia się wtedy charakterystyczny ból. I to jest objaw tego, że coś jest nie tak z tą pozycją. Tak jak mówiłem, można sobie radzić na dwa sposoby. Generalnie te dwa sposoby to jest rozwiązywanie tego samego problemu na troszeczkę różny sposób, czyli oddalenie się od korby, zwiększenie miejsca, nakręcenie tą korbą, czyli zwiększenie miejsca na prawidłowy obrót, który nie będzie powodował dyskomfortu w tym obszarze kolana. Ten obszar kolana, jeżeli będziecie go maltretować przez 2 godziny na rowerze i będzie coś nie tak, to gwarantuję Wam, że ból kolana nie ustąpi po zejściu z roweru. Będzie Was to dalej bolało. Ale remedium jest proste, czyli albo troszeczkę do tyłu, albo, to albo to. Troszeczkę do tyłu lub troszeczkę do góry. Wtedy tworzymy większą przestrzeń na ruch tego kolana. Bardzo ważną taką uwagą odnośnie tego problemu jest również jeszcze jeden temat. Długość korby. Jeżeli masz zbyt długą korbę, to dodatkowo powiększasz ten ruch, czego Ci nie życzę, bo tak jak ja jestem niewysokim gościem, mam 1,71 m i krótkie nogi, to dla mnie korba 175 to jest po prostu masakra. Ja mam w każdym moim rowerze korbę 170. W gravelu, który jest gravelem do wszystkiego, typowym, jak widzicie teraz jest szosą, w MTB-ku, w następnej szosie, która tam za 2 tygodnie, mam nadzieję, przyjdzie, też jest korba 170. I myślę, że na 165 też by mi się dobrze jeździło. A skąd to wiem? Bo już tego spróbowałem. W Meridzie Reacto miałem 165. Także zwróćcie uwagę na pozycję bloków, długość korby, wysokość siodełka, cofnięcie tego siodełka w tył. Poprawić Waszą sytuację są już 3 mm w tył. 3 mm w tył są w stanie przywrócić Wam komfort jazdy. Pamiętajcie, że to nie trzeba centymetr do tyłu czy dwa. To też jest niedobrze. Wtedy się pojawią inne dyskomforty. To wystarczą 3 mm w tył. I jesteście w domu nieraz, czasami troszeczkę więcej, lub do góry siodło podnieść. Ta stara metoda polegająca na kręceniu piętą przez tutaj położoną na pedał jest metodą tak niedokładną, że ja jej nie polecę. Są inne, dokładniejsze metody określania wysokości tego siodła.
i generalnie, no bo ta metoda przykładowo nie widzi długości twojej stopy. To jest pierwsza rzecz. Nie wie też, jakiej ty masz grubości podeszwy. Tam są, to po prostu jest metoda, nie jest godna polecenia dla mnie i dlatego ja wam jej nie polecę. Natomiast pamiętajcie o tym, że przy bólu kolana troszeczkę do góry siodło, troszeczkę do tyłu ewentualnie, w zależności co tutaj wam bardziej będzie komfortowo obracało tą pozycję. Sprawdzić pozycję bloków, sprawdzić, jak one są ustawione oraz zweryfikować długość korby. Te cztery rzeczy powinny wam ulżyć. To jest naprawdę jedna z najprostszych rzeczy do poradzenia sobie, jeśli chodzi o bike fitting. Do tego bike fitter nam nie jest potrzebny. Bike fitterzy są potrzebni do bardziej ambitnych zadań. Takie proste tematy ogarniamy sami, szczególnie jak subskrybujemy kanał roadracing.pl. A tutaj ta rzeźba, która jest na górze, jak widzicie, robi mega wrażenie. Nie wiem, czy iPhone'em da się to zoomować. Myślę, że niekoniecznie. Ale naprawdę wygląda to super. W Koloseum powiem wam, że zrobiłem sobie żart, instagramowy żart, bo tam jest mega pogłos. No i siedząc na górze, na dole byli jacyś goście, powiedziałem good morning my neighbors. Gościu na dole do mnie, fuck you. Dzieci moje skonały ze śmiechu, ale no i tak się można pobawić na wczasach, dlaczego nie, na urlopie, sorry, jakie to wczasy. Dobra, to co, ja dzisiaj się z rodzinką zwijam na Wezuwiusz, później sobie trochę pojeżdżę, a wam życzę idealnej pozycji i zachowania tych prostych zasad, które rządzą ustawianiem roweru, wtedy liczba potencjalnych problemów naprawdę maleje, a wy będziecie coraz bliżsi fajnej, wygodnej, wydajnej pozycji na rowerze. Trzymajcie się, piona!